Witajcie, przyjaciele. Dziś odejdziemy na chwilę od tematyki Bionicle, jako że celem niniejszego filmu jest zrecenzowanie nabytego przeze mnie podczas ostatniej wizyty we wrocławskim Legostorze setu numer 76205, Gargantos Showdown, znanego w Polsce jako Starcie z Gargantosem. Przyznam, że od stosunkowo dawna, czytaj około dekady, jakoś nie zdarzyło mi się dokonywanie zakupu zestawów LEGO innych niż stare zestawy z Bionicle czy Hero Factory, pozostałości sklepowych po budowalnych figurkach akcji z linii Star Wars czy pomniejszych setów z linii Technic celem wykorzystania zawartych w nich klocków do budowania bioniclowych moków. Jakoś mniej niż za dziecka ciągnie mnie do konstrukcji systemowych, a samo LEGO nie produkowało ostatnimi czasy zestawów o tematyce, na którą bym polował. Ale gdy zobaczyłem na półce sklepowej set będący bohaterem dzisiejszego filmu, od razu wiedziałem, że pora na mały wyjątek od reguły. Ogólnie jakimś ogromnym fanem MCU nie jestem i pomimo preferowania Marvela ponad DC, jeżeli idzie o ogólne spojrzenie na świat bohaterski, to ponad oklepane schematy Disneya o wiele bardziej intryguje mnie wizja Zacka Snydera ze szczególnym naciskiem na jego 4-godzinny Snyder Cut. Jednakże do zakupu tego zestawu skłoniło mnie nie tyle to, że jest to zestaw związany z kinowym uniwersum Marvela, a raczej to, co nasz mały zestaw przedstawia, gdy spojrzymy na niego z perspektywy osoby z tym uniwersum niezaznajomionej. No ale o tym to może wspomnę już po procesie budowania, no bo ileż można kapić się na samą pudełko, prawda? Także na początek szybkie oględziny pudełka i możemy lecieć ze speedbuildem. Przyznam, że nie miałem jeszcze w rękach pudełka, którego front i tył są do siebie tak bardzo podobne. Niby rozmieszczenie minifigów jest inne, a frontalna strona zawiera numer katalogowy zestawu, jego nazwę oraz listę ludzików, ale chyba najbardziej widoczną różnicą jest to, że po jednej stronie widzimy bohaterów z filmu jako aktorów, podczas gdy na odwrocie pudełka znajdują się ich klockowe interpretacje. Na bokach klasycznie loga, ostrzeżenia, rozmaite oznaczenia i porównanie skali figurkowej, w tym przypadku na przykładzie Doktora Strange'a. Omawiany zestaw składa się z 264 elementów. Zawiera 3 minifigurki, o których w dalszej części filmu. Katalogowo kosztuje w zaokrągleniu 25 dolców, 30 euro lub 130 zł. No. Skoro kwestie formalne mamy za sobą, to bierzmy się za unboxing. Uwaga kolekcjonerzy, nadciąga najdrastyczniejszy moment tego nagrania. No, całkiem dyplomatycznie poszło. Także wysypujemy z pudełka nasze woreczki z elementami. Mamy ich w sumie dwa. I co najważniejsze, nie dostrzegam tutaj żadnych naklejek. Także co? Zapuszczamy jakiegoś bita i lecę timelapse, bo chyba nie ma sensu, żebym zmuszył was do oglądania procesu składania naszego mackowego potwora w czasie rzeczywistym.
Okej, wszystko poskładane. Więc omówmy teraz po kolei wszystkie składowe. Na początek figurki. Na pierwszy ogień idzie Doktor Strange. Ten różni się nieco od swoich wcześniejszych setowych interpretacji. Przede wszystkim nie ma tych włosów wykorzystywanych przy zestawach nawiązujących do pierwszego filmu Doctor Strange, które kojarzyły się bardziej z Ra's al Ghulem i średnio się nadawały, gdybyśmy chcieli wykorzystać figurkę do obsadzenia w roli czarownika w jakimś średniowiecznym zamku. Zwyczajnie wyglądały zbyt nowocześnie, podczas gdy nowa, pomierzwiona fryzura jest zdecydowanie bardziej uniwersalna. Główka naszej figurki skrywa dwa oblicza, uśmiechnięte oraz poważne, z których jedno zawsze znajduje się z tyłu głowy, zasunięte włosami. Po nadrukach widzimy, iż oko Agamotto zostało nadrukowane nieco bliżej szyi niż dotychczas. Tekstura szaty rozciąga się z tułowia na nogi, co o ile zasługuje na docenienie, to jak to zwykle z nadrukami bywa, wygląda dziwnie, gdy przesuniemy nogę do tyłu, obnażając niepomalowaną górę. Z przodu i z tyłu rozciąga się paspo obwieszane rozmaitymi magicznymi akcesoriami. Osoby co bardziej czepialskie radzić może trochę brak paska po bokach tułowia, ale nie przypominam sobie, by boki minifigów kiedykolwiek były pokrywane nadrukami, więc mi to osobiście nie przeszkadza. Zwłaszcza, że poruszanie ramionami i tak prowadziłoby do ich ścierania. Odnośnie, że tak to nazwę broni naszego czarodzieja, nie do końca rozumiem, czemu te pomarańczowe tarcze nie posiadają żadnego nadruku, skoro Strange posiadał je już w zestawach z 2016 roku. Ich brak sprawia, że w oczach osoby, która widziała poprzednie legowe interpretacje tej postaci, nasz minifig ma prawo zdawać się nieco niekompletny. Tym natomiast, co zasługuje na szczególną pochwałę, jest znany już z zestawów związanych z filmem Spider-Man No Way Home, model pelerynki z wysokim kołnierzem. Pamiętam, że od zawsze irytowało mnie, jak skłonne do prucia pod wpływem nawet najdrobniejszej eksploatacji zestawu były legowe pelerynki i już jako dziecko, ilekroć chciałem pobawić się daną figurką, zdejmowałem jej pelerynę celem uchronienia ozdoby przed ponurym końcem. Gdy gdzieś około roku 2012 zadebiutowała seria Rzymianie kontra Barbarzyńcy od Kobi, urzekła mnie wówczas idea plastikowych peletyn i nie kryję, że tak jestem, iż doczekałem czasów, gdy LEGO również podjęło się zastąpienia wrażliwego elementu czymś bardziej wytrzymałym. Nowy wzór pelerynki wykonany jest z gumy i możliwym jest jej założenie, jak również zdjęcie, bez konieczności odczepiania główki figurce. Jest ona po prawdzie bardzo jasna i uważam, że lepiej sprawdziłby się tutaj wariant Dark Red zamiast obecnej tu czerwieni, co pozwoliłoby na zmniejszenie kontrastu z granatowymi szatami, ale nie zmienia to faktu, że klocek ten jest bardzo uniwersalny i z niecierpliwością czekam, aż LEGO zaprezentuje nam gdzieś jej czarną wersję. Podsumowując, jest to naprawdę solidna interpretacja postaci Doktora Strange'a i gdyby dodać nadruki na magicznych kręgach oraz przyciemnić nieco pelerynę, to byłby idealny. Następną figurką jest Wong. W jego przypadku będę znacząco mniej wylewny, jako że od swojej poprzedniej interpretacji różni się on znacząco. Nie ma on już swojej żółtej kurtki, a więc dominujący w starszej wersji minifiga kolor został wyparty przez dobrze zbalansowany czerwień i fiolet. Widoczne na nagraniu ubranie to te same szaty, które nosi w większości filmów z MCU. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca mi się w oczy, to fakt, że jego, pozwolę sobie to nazwać, magiczne tarcze, na których również nie ma żadnych nadruków, są różowe, nie pomarańczowe, jak u Strange'a. Nie jestem pewien, czy ma to jakiekolwiek uzasadnienie fabularne, ani czy posiadały ten kolor również w filmach, tak więc tu liczę na wasze komentarze. Jeżeli siedzicie głębiej w lore, to chętnie dowiem się, czy kolor tarcz ma jakiekolwiek znaczenie. Myślę, że jako szanujący się geek powinienem wiedzieć takie rzeczy. No i sądzę, że wypada mi, bym przyczepił się jednego aspektu, czyli twarzy minifiga. Konkretniej tego, że średnio oddaje ona... Nie bardzo wiem, jak to nazwać. Mongolskie rysy twarzy aktora? Anyway. O ile kolor skóry pasuje, to odnoszę wrażenie, że LEGO mogłoby dać Wongowi nieco bardziej skośne oczy, albo nieco dodatkowych zmarszczek nad policzkami. Dałbym mu również nieco krótsze włosy, bo te zdecydowanie zaliczyły za duży push-up.
No ale poza tym, Wong również jest solidną, klockową interpretacją bohatera z filmu. Głównie ze względu na udane nadruki na tułowiu. Aha, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch figurek z zestawu, Wong nie posiada alternatywnej miny z tyłu głowy. To jest o tyle dziwne, że uśmiech na jego twarzy średnio pasuje do sceny walki z ogromnym mackowym potworem w środku miasta. Zwłaszcza, że kojarzę Wonga jako poważniejszą postać aniżeli jego towarzysz. Ostatnia z figurek to America Chavez i nie za bardzo wiem, co o niej powiem, jako że nie mam kompletnie pojęcia, kim jest, jakie posiada moce czy charakter. Skupiając się na samym wyglądzie, posiada ona rozpiętą kurtkę z gwiazdą na plecach, przez co gdybyśmy przymocowali do tego tułowia dłuższe nogi, męską twarz i czerwoną czapkę, powstałby ludzik bardzo przypominający delfina z gry Infamous Second Son. Figurka posiada także włosy, których jeszcze nie miałem w swojej kolekcji klocków, więc tym bardziej witam tego minifiga z otwartymi ramionami. Prócz tego mamy tu czarne spodnie bez nadruków, z czego wartym nadmienienia jest, że jest to ta krótsza wersja nóg dawana nastoletnim bohaterom i w przeciwieństwie do nóg dzieci czy hobbitów, posiada artykulację w udach. Klocek ten jest już od pewnego czasu dodawany do zestawów, ale dla mnie to dopiero pierwszy fizyczny kontakt z nim. Na główce figurki nadrukowano dwa wyrazy twarzy, z których chyba żaden nie wyraża szczególnej zaciętości bojowej. Dodatkowo Ameryka trzyma w ręku krążek z symbolem LGBT. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie w kontekście fabuły, czy może nasza bohaterka będzie w filmie reprezentowała w jakiś sposób ową mniejszość, ale tęczowy klocek występuje w zestawie w dwóch sztukach, jako że druga kopia znajduje się w klockach zapasowych, więc po kilku drobnych modyfikacjach nasz doktorek może blokować laserowe promienie śmierci mocą miłości, równości i tolerancji. No ale to nie dla figurek nabyłem ten set. Przejdźmy więc do dania głównego, jakim jest Gargantos. Lata temu, gdy chodziłem jeszcze do podstawówki, sporo czasu spędzałem w grze Sherwood MMORPG, godzinami biegając po podziemnych lochach, walcząc z olbrzymimi pająkami, smokami, nawiedzonymi zbrojami i szkieletami. Pamiętam, że w tamtych czasach marzyłem, by LEGO wydało jakąś serię, gdzie dostawalibyśmy konstrukcje w postaci podziemnych pomieszczeń, które moglibyśmy następnie łączyć, tworząc rozległe customowe lochy z figurkami rycerzy i magów, z rozmaitym wyposażeniem jak miecze, kusze, łuki, magiczne berła, etc. Ale przede wszystkim marzyłem, by owe sety zawierały fantastyczne bestie, którymi nasz loch moglibyśmy zapełnić. Niestety o Bliklinku w tych czasach nikt w Polsce nie słyszał, więc zadowolić się musiałem Aragogiem z zestawu Zakazany Raz i zakupionym na Allegro zielonym smokiem z Fortecy Wikingów, a moje dungeony były cukierkowe i często pozbawione ścian z powodu nieposiadania przeze mnie odpowiednich elementów, bym przekuł moje wyobrażenia w mroczne, średniowieczne konstrukcje pełne detali i poukrywanych skarbów. Wraz z upływem lat zacząłem powoli zapominać o tej wizji. Aż do momentu, gdy zobaczyłem zestaw z LEGO Marvel Super Heroes, który zawierał niemal idealnego, organicznie wyglądającego Beholdera rodem z Dungeons & Dragons. Może z nieco innym otworem gębowym, ale to co LEGO zaoferowało nam wraz z tym zestawem to niemal gotowa baza pod takiego potwora. Ale chyba wypada bym omówił ten zestaw w kontekście tego, czym jest, a nie czym ja go widzę. Wszak chcę, by to była rzetelna recenzja, także do rzeczy. Gargantos to znany z komiksów Marvela potwór morski, który pojawi się w nadchodzącym w maju w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Występuje w kilku urywkach z trailera, gdzie rzuca on autobusem w stronę kamery i walczy z Wongiem. I już na bazie tego krótkiego występu jestem w stanie rzec z pełną powagą, że LEGO odwaliło kawał dobrej roboty projektując ten zestaw, dlatego w kwestii podobieństwa klockowego Gargantosa do filmowego oryginału przyczepią się jedynie górnej powieki, która w przypadku zestawu wygląda jak zwieńczona rzęsami, podczas gdy na trailerze wyraźnie widzimy, że są to kolce. Chociaż osobiście wolę LEGO-wy design, dzięki niemu konstrukcja wygląda bardziej organicznie.
potwór wykonany został schludnie i nie mamy tu do czynienia z tak bałaganiarskim buildem, jak w przypadku deviantów z filmu Eternals. Zestaw, nie licząc kilku kolorowych elementów wewnątrz ciała potwora, składa się głównie z klocków w kolorze oliwkowym, a ogromna liczba macek zdecydowanie znajdzie zastosowanie na rynku wtórnym, gdzie wielu moketów będzie je skupywało celem konstruowania dużo takich roślin czy krakenów. A niewykluczone, iż znajdą się nawet fani serii Bionicle, którzy podejmą się skonstruowania samego Morguzaka, czemu niewątpliwie będzie sprzyjała duża dostępność legowych macek w przystępnej cenie, bo wierzę, iż Gargantos sprzeda się w wielu egzemplarzach. Nasz potwór stoi stabilnie na czterech mackach, które możemy swobodnie obracać wokół pionowej osi budowli. Sposób montażu dolnych macek wymusza spłaszczenie brzucha Gargantosa, jednak gdy spojrzymy na trailety, tam też da się dostrzec, że nie jest on idealnie kulisty. Prócz czterech macek podpierających, mamy tu 8 macek służących do chwytania oraz walki. 4 krótsze o nieco ograniczonej przez kształt gniazda kulowego artykulacji i 4 dłuższe, pozwalające już na nieco większą swobodę. Ogólnie pod względem artykulacji Gargantos to zupełnie nowy poziom i niemal w każdej pozycji robi on ogromne wrażenie. Na uznanie zasługuje również sposób wykonania oka, którego zarys uzyskuje się poprzez wykorzystanie elementów błotnikowych znanych co najmniej od czasu serii Speed Racer z roku 2008. Gałka oczna składa się z półprzezroczystych elementów założonych na białą, okrągłą płytkę, przez co całość wygląda na tyle naturalnie, na ile tylko dało się to wykonać przy pomocy istniejących klocków. Źrenicę potwora stanowi czarny nadruk na transparentno-pomarańczowym klocku pełniącym tu rolę tęczówki. Wiem, że się powtórzę, ale zastosowane techniki sprawiają, że Gargantos wygląda organicznie jak mało która bestia, jaka wyszła w jakimkolwiek oficjalnym zestawie i stawiam go na podium w topce najlepszych potworów od LEGO, zaraz obok Szeloby, Smauga i tych zielonych orków z LEGO Ninjago. Tak, wiem, że ta taksa inaczej się nazywała, ale to nie zmienia faktu, że byli genialną bazą pod armią orków. Pod okiem naszej bestii znajduje się otwór gębowy złożony ze 4 krótkich, posplatanych ze sobą mackowatych włosków. Nie licząc ich, każda z macek zakończona jest studem, pozwalającym na zaczepienie minifiga. A że zestaw, jak na interpretację sceny walki z mackowatym potworem przystało, zawiera figurkę nastoletniej dziewczyny, możliwym jest odegranie obowiązkowej sceny każdego młodzieżowego anime. Naturalnie nie odbyło się bez kilku wad. Pierwszą jest stosunkowo leniwie wykonany spód potwora, który na pewno poddam pewnym modyfikacjom. Przynajmniej celem jego zaokrąglenia, a nie omieszkam także podjąć się wzbogacenia go o jakieś detale. Przykładowo w postaci zwisających włosków podobnych do tych wieńczących górną powiekę. Drugą, chyba najpoważniejszą wadą jest bardzo nieorganicznie wyglądające wyprowadzenie najdłuższych macek, które myślę, że można by było wykonać nieco lepiej, na przykład poprzez zastosowanie jakiegoś stożkowatego elementu, który sprawiłby, że najgrubszy punkt macki uległby lekkiemu zwężeniu przy samym ciele. Alternatywnie można było pomyśleć o wyprodukowaniu kulki oraz pierścienia technicznego w oliwkowym kolorze dla zmniejszenia kontrastu kolorystycznego. Ale rozumiem, że to, iż są one produkowane wyłącznie w takich, a nie innych kolorach, jest uzasadnione kosztowo. Można się niby jeszcze przyczepić rowków wyrzuconych w powierzchni największych macek, ale to już szczegóły. O wiele bardziej razi mnie fakt zastosowania przez LEGO nielegalnego połączenia przy dolnej powiece. Otóż łukowaty element zahacza o sąsiadujące z nim gniazdo, które po umieszczeniu w nim macki wywołuje jeszcze większe naprężenie, wypychając klocki obecne w tym miejscu. Niewątpliwie podejmę próbę zmodyfikowania tego mocowania celem odciążenia nieco konstrukcji, bo mam już w głowie ogólny zarys, jak to zrobię. W ogólnym rozrachunku polecam ten zestaw. Jego pojedyncze wady nie wpływają znacząco na moje odczucia wobec niego. To solidna, unikalna konstrukcja w przystępnej cenie, zawierająca sensownie zaprojektowane minifigi i spod oklasków w rzadko spotykanej oliwkowej barwie.
Nie uświadczymy tu może żadnych funkcji zabawowych, ale w przypadku Gargantosa liczę to na plus, jako że ich wymuszona implementacja mogłaby odebrać potworowi to, co w nim najlepsze. Ogólnie nie byłoby przesadą stwierdzenie, iż ten zestaw to poniekąd spełnienie moich dziecięcych marzeń i cieszę się również, że LEGO nie siło się na zbędne dodatki w postaci elementów infrastruktury miejskiej, które tylko sztucznie zawyżałyby cenę. Ostatecznie daję recenzowanemu zestawowi ocenę 9,5 na dychę i liczę na więcej takich stworów w przyszłych latach. Najlepiej w ramach jakiejś serii opartej o motywy Dungeon Crawl w klimatach Dark Fantasy. Nim jednak zakończę ten film, pragnę jeszcze poświęcić parę chwil rzeczy niezwiązanych z tym setem, dlatego jeżeli interesowaliście się wyłącznie Gargantosem, to możecie już iść, jego temat zamykam i nie będę was na siłę przetrzymywał. Tymczasem, korzystając z tego, że niedawno były walentynki, złożę jeszcze gratisa, którego w ramach owego święta dostałem podczas dokonywania zakupu recenzowanego setu. Pragnę na tym etapie pozdrowić pana Macieja, który mnie przy owym zakupie obsłużył. W skład gratisów wchodziły kartki walentynkowe oraz ten oto woreczek z białymi i czerwonymi elementami oraz krótką instrukcją. Także może już bez zbędnego przedłużenia, bo trochę to nagranie już ma, zabieram się za składanie. Oto jak prezentuje się nasza walentynkowa konstrukcja. Czerwone serce możemy odczepić, odsłaniając niewielki schowek na drobiazgi. Schowam tu... co ja mam pod ręką płaskiego... O! Schowam tu odłamaną końcówkę suwaka od mojej kurtki puchowej. Będzie jak znalazł. Także wraz z tym drobnym gestem honorującym pamięć końcówki suwaka od kurtki żegnam się z wami, moi widzowie, i do następnego filmu. Trzymajcie się.